Ze studia Voice House specjalna seria podcastów Technologicznie in Brief. Wystarczy jedno zdanie, żeby stworzyć wysokiej jakości film. Taką funkcję oferuje nowe narzędzie od OpenAI. Model o nazwie Sora pozwala tworzyć bardzo realistyczne wideo na podstawie krótkiego opisu, co ma się w nagraniu znaleźć. Sora działa podobnie jak narzędzia do generowania obrazów. Użytkownik opisuje scenę, a program tworzy klip w wysokiej rozdzielczości. Może generować wideo na podstawie obrazów albo rozszerzać istniejące już filmy. Na razie można generować filmy trwające maksymalnie minutę. Firma OpenAI nie ujawniła, ile materiału filmowego wykorzystała do trenowania modelu. To nie jedyna nowość od twórców ChatGPT. Popularny chatbot ma dostać funkcję pamięci. To oznacza, że będzie mógł zapamiętywać szczegóły rozmów z użytkownikami i na tej podstawie udzielać lepszych odpowiedzi. Maszyna może zapamiętać ulubione filmy, muzykę, potrawy, a nawet imiona bliskich albo miejsce pracy. Użytkownik będzie też mógł zdecydować, który szczegół ma zostać zapamiętany, a który nie. Firma OpenAI zapewnia, że chatbot nie będzie zapamiętywał wrażliwych danych, np. informacji o stanie zdrowia. Będzie też można korzystać z trybu incognito. Nowa funkcja na razie jest jeszcze w fazie testów. Nie wiadomo, kiedy trafi do wszystkich użytkowników. Takiej wydajności jeszcze nie było. Google zaprezentował nową wersję modelu Gemini. Zdaniem twórców, model 1.5 Pro może przeanalizować godzinę filmu, 11 godzin nagrania dźwiękowego, ponad 700 tysięcy słów i ponad 30 tysięcy linijek kodu. Nowy Gemini przeanalizował na przykład ponad 400 stron transkrypcji z misji Apollo 11 na Księżyc. Wyciągnął z dokumentu najważniejsze wnioski. Taka wydajność to na razie eksperyment. Google niedawno zmienił nazwę swojego chatbota Bard na Gemini. Chatbot ma integrować się z innymi aplikacjami firmy, takimi jak Gmail, dokumenty, arkusze albo prezentacje. Na rozwój swoich narzędzi AI stawia też firma Apple. Nowy model sztucznej inteligencji od producenta iPhone'ów pozwala edytować obrazy za pomocą tekstu. Wystarczy wpisać na przykład usuń drzewo w tle albo zwiększ kontrast zdjęcia. Model rozumie też polecenia mniej bezpośrednie. Kiedy wpiszemy zdanie, zrób tak, żeby pizza na zdjęciu wyglądała na zdrowszą, bot doda na niej kawałki warzyw. Nowy model od Apple ma otwarty kod źródłowy. Firma zapowiada, że to dopiero początek rozwoju jej własnej sztucznej inteligencji. Naukowcy z MIT chcą ułatwić wykrywanie chorób. Nowy ultradźwiękowy plaster potrafi monitorować narządy wewnętrzne. Wykrywa niewydolność wątroby lub nerek. Czujnik wysyła fale dźwiękowe przez skórę do ciała. Fale odbijają się od narządów i wracają do czujnika. Dzięki temu dają informacje o możliwych objawach choroby. Plaster może monitorować narządy bez przerwy przez 48 godzin. Wykrywa nawet subtelne zmiany. Naukowcy chcą jeszcze zmniejszyć rozmiar plastra, żeby pacjenci mogli go używać w domu. Ma ułatwić badania kontrolne osób, które wracają do zdrowia po przeszczepie narządów. To było Technologicznie in Brief. Ile minut powinien trwać ten odcinek? Daj nam znać w ankiecie na Spotify.